Cześć wszystkim, nazywam się Paweł Buczek, za mną jest EKTM w miejscowości Tymry Łeż, na który mam prywatny dostęp. Wybraliśmy się z Johnem na wędkowanie, oczywiście na muchówkę. Serdecznie zapraszam Was na film. Hi John, lovely to see you mate. How you doing, boy? Right? Yeah, not bad. So, we got the last day to catch wild brownies, because it's the end of September. Did you ever see any here, any? Yes. 20 years ago. Yes. I haven't seen any for a long time. And me. There used to be a lot of wild brownies here. I know. Back in the day, but I'm not finding any anymore. I used to catch quite a lot of graylings right at the end of this fast water here. O, chyba żeśmy się z Johnem przerzucili. Może się tutaj niżej namachać. Ja idę środkiem, John bokiem. Ale właśnie tutaj lubią to lipienie. Ja taką kanadyjską metodą spróbuję łowić. Założyłem kawałek wełny i robi mi za spławik. Ale też spowalnia troszeczkę. Wody dzisiaj znacznie przybyło. No całe szczęście jest, o, właśnie żeśmy się zahaczyli. Thank you, John. You know how to do it. Oh, God. Tak to jest, jak się łowi we dwóch, trzeba uważać mocno. Ja staram się rzucać to mocno w prawo, on się stara się rzucać środkiem. Się spotykamy na środku. Bardzo szybko dzisiaj to woda płynie. Zazwyczaj tam na końcu tej szybkiej wody fajne lipienie stoją. Ale ktoś niestety nie podsiadł. Moja ulubiona miejscówka. Ja wziąłem ze sobą Shakespeare'a Sigma 7H3 z żyłką trójeczką. John się nie przygotował, wziął sobie dziewiątkę. Kurczę, jedyny dzisiaj problem w to, że jest strasznie dużo liści w wodzie. Ja założyłem dwie nimfy i co jakieś 2-3 rzuty muszę ściągać, kurczę, te liście, bo się cały czas poczepiają. Trudno tu dobrać przynęty, ja zawsze zaczynam od białej. Jak się nic nie dzieje na białe, to zaczyna zmieniać kolory. Ale staram się też patrzeć, co pływa. Obecnie jest strasznie dużo białego. No niestety, zaczepiłem się na drzewie. Straciłem już muchę. Wiem, że ona tam jest, może mi się uda tam dojść, ale nie chcę wystraszyć tych ryb. Może tu jeszcze jakieś są, ale John mówi, że tutaj chyba wszystkie poszły gdzieś. 20 minutes we're fighting here for a fish. Obviously you almost cut in the first one. Oh, change the fly. No, that's why. Yes, it is. Quite a nice size. Well done, mate. Oh. John, I'm thinking to go. Snow fishing's here, we can go a little bit lower. Early lunch. And then we You don't want to share. Water is a little bit cold, isn't it? It is, isn't it? Woo, I feel my legs. Tell you what. How long were you standing there? 1 hour? Yeah. Something like that? Wow. Autumn's properly here. It is indeed. I had some army socks, but I feel it is cold. A bit warm. To jest drugie z moich ulubionych miejsc nad rzeką. Zazwyczaj sobie tamto od tej strony zaczynam, tak schodzę sobie w dół. Strasznie mocno zarosło, ale wygląda bardzo ciekawie. Zawsze tutaj jakieś rybki były. Tylko musimy się tam jakoś uderzyć, wleść, co nie jest takie hop-siup, bo nie wiadomo gdzie idę. Ale się udało. O, bardzo dużo takich malutkich rybek w wodzie. Fajna sprawa. Muszę bardzo powolutku iść, żeby ryb nie wypłoszyć. Tutaj jest troszeczkę głębiej i tutaj wzdłuż głębiej. Od tego drzewka właśnie zacznę wzdłuż. Tutaj się już zaczyna głęboko robić.
Tutaj nie dam rady porzucać, bo jest za dużo drzew. Myślałem, że ta korona drzew będzie troszeczkę inaczej wyglądać. Ale to chyba od tego miejsca zazwyczaj zaczynałem. Kurczę, nie pamiętam. Tak, od tego miejsca, tam wzdłuż. Dobra. Cały czas tą samą metodą łowienia. Czyli mam założone nimfę. Sztuk dwie. No i tą kanadyjską metodą z tym kawałkiem wełny. Ułatwia to nasze życie. Ten kawałek wełny. Tylko jedyny minus to, że cały czas trzeba ją suszyć. Ale się fajnie słoneczny dzień zrobił. Naprawdę genialny. Tylko żeby jeszcze ryby brały, to już by było super. Oprócz tego, co John złapał, to już nic innego, nic się nie działo. Fajnie się spróbuje ta wełna. No w końcu jakaś ryba się złapała. Tylko żeby to był pstrąg, proszę, żeby był ostatni pstrąg w tym roku stąd, z tej rzeki. Ale to chyba lipień. No lipień, niestety lipień. Nie bardzo chciałem pstrąga, ale mam lipienia. A nic. Całkiem spory nawet ten lipień. Chodź, podchowujemy się tutaj bliżej. O, jest ten lipień. Całkiem spory. No, udany połów, jeden lipień już jest. Pa, pa. No i poszedł. Bardzo bym był szczęśliwy, jakby mi się sezon skończył pstrągiem. Właśnie z tego kawałka rzeki, na który mam dostęp. No, ale nie widziałem. O, mam następną rybę. Aha. No i całkiem sporą nawet. Ale mi się trafiło. Ohu. Ale też lipień. W tym samym miejscu były. O. Lipień. O, to już jest duży. No, to już jest duży lipień. Piękny. No, to już jest całkiem spory lipień. No i uciekł. Trudno, i tak miałeś trafić do wody. Jakieś fajne takie myszołowy tu latają, dźwięki wydają. Ale tu fajnie na tą rzeką. Widzę, że John mnie nawiedza. Przypuszczalnie nic nie złapał. Przyszedł do mnie zobaczyć, jak mi idzie. Did you have that brownie? I had a brownie. Oh, congratulations, John. Yay, oh no, gone. Lost him. Jest lipień następny i to taki spory tym razem. Chyba lipień. Mam nadzieję, że to jest pstrąg, a nie lipień znowu. Ale chyba lipień. Wow, co tu spory. Tylko żeby go nie stracić. Yeah, another grayling. Good size, isn't it? Woohoo, buziaczek. How did you get on then? Did you get a brown trout? No, I haven't, John. No, I haven't. You beat me on grayling, I expect, though. How many graylings? Well, did you have? I had three graylings, and there was quite a decent size, to be honest. But I didn't expect which place I would become the one. Yeah. You know, there was under the bridge, which usual they are brown trout there, and nothing else. Yeah. And it's well difficult because they make lots of noise. Obviously, you know that place from you, or you have access to. It's a lot of farmers with tractors making lots of horrible noise, and they're still there. Yeah, they're always there. And it was quite a decent size, to be honest. Yeah, I well surprised myself how good size and how good they are. Yeah.
I had two nice ones I did that I was surprised as well. They're quite good size. The thing is, they get used to the noisy because it's on all day, every day. So it don't matter to them. You are noisy, that's why. You make a lot of splash coming to the water. I did manage to get a really nice brown trout, though, about a pound and a half. You know how you make me happy. And then lost the fly in a tree. Yeah, I know. That's what you was catching. That's why I couldn't get no more. That's called revenge. It is. I couldn't get no more after that because I lost my fly in a tree. Yeah. You know, too high for me to get back. Well, not bad. It was really lovely season. I'm glad we caught lots of fish in this year. Yeah. Especially in the river. We just had to go in many different places and I was really enjoying myself. Hope that is a last journey. Yeah. Who knows, maybe we'll be going for the winter training once again. Fortunately, well, next 2 days and it's end of the season for trout rivers in England. So we need looking for some different places to go. Yeah. So I'll find them. Monday we're going for the place called... We're going up to the River Annan in Dumfries and Galloway. It's about 5.5 hours travel for us. Four. Gonna try for a salmon. There you go, guys. Find the lights, everyone. Cheers, guys. See ya.